14. Suwalskim Dywizjonie Artylerii Przeciwpancernej imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego trwają szkolenia, podczas których cywilne uczestniczki poznają podstawy sztuk walki i technik samoobrony. Panie uczą się, jak zareagować w razie niespodziewanego ataku napastnika. Szkolenia skupiają się na rzeczywistych sytuacjach i skutecznych kontratakach, takich jak pchnięcia, uderzenia, kopnięcia. Większość pań uczestniczących w zajęciach na szczęście nigdy nie stanęła oko w oko z agresorem. Na szczęście nie zdarzyło się i oby nigdy nie było takiej potrzeby, ale warto znać takie podstawowe elementy samoobrony. Dlaczego pani się zdecydowała, żeby na mowę znajomych i chęć poznania czegoś nowego. Mimo że przyswajane na zajęciach techniki walki bazują na naturalnych zachowaniach obronnych człowieka, trzeba się natrudzić, by działania stały się odruchem. To nie jest takie łatwe elementy walki, takie, które kobiety na co dzień jakby nie mają okazji może trenować. Uczestniczki zajęć reprezentują różne zawody. Są tu nauczycielki, pracownice ratownictwa medycznego, kobiety pracujące w biurach. Za biurkiem na co dzień pracuje między innymi pani Katarzyna Kowalewska, która aktywnością fizyczną podczas szkolenia rekompensuje sobie siedzący tryb życia. Zajęcia potrzebują, wyciągają z nas energię, bo są też takie i aerobowe, ale tu generalnie chodzi o tę technikę, tak, samoobrony. Poznajemy właśnie te takie chwyty różne, jak się przed kimś obronić, jak nas ktoś zaatakuje w różnych sytuacjach, jak uciec od osoby, która nas atakuje. I tu generalnie o to chodzi, tak? Udział w ćwiczeniach biorą też osoby, które pomagają przy ich organizacji. Jestem bardzo zadowolona. Można dużo się nauczyć różnych technik i myślę, lepiej, żeby to się nie przydało w życiu codziennym, ale w razie jakiegoś ataku agresora, myślę, że te zdobyte tutaj umiejętności się przydadzą. Pani Aldoni, ćwiczenia nie przysparzają większych trudności. Ćwiczę na co dzień też 2 razy w tygodniu, chodzę na fitness, także trudności raczej nie mam. Koordynatorem szkolenia jest starszy instruktor wychowania fizycznego, chorąży Karol Goworowski z Suwalskiego garnizonu. Suwalska jednostka przystąpiła do ogólnopolskiego programu po raz pierwszy. W poprzedniej edycji na terenie kraju przeszkolono aż 3000 kobiet. W tym roku myślę, że wynik zostanie pobity. I na podstawie właśnie tej decyzji zorganizowaliśmy takie zajęcia wspólnie z 12 Batalionem Lekkiej Piechoty oraz my jako gospodarz 14 Suwalski Dywizjon Artylerii Przeciwpancernej w Suwałkach. Mamy tutaj wykwalifikowaną kadrę instruktorską, która posiada uprawnienia z samoobrony, z innych sztuk walki, do prowadzenia takich zajęć. Do udziału w suwalskich zajęciach zgłosiły się 52 panie, 46 zakwalifikowało się do udziału w szkoleniu. Takie wymagania było przedstawienie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do takich zajęć samoobrony, czyli do wysiłku fizycznego oraz dostarczenie ubezpieczenia na wypadek nieszczęśliwego wypadku. Powiem, na pierwszych zajęciach mieliśmy 26 pań, w kolejnych frekwencja rosła. 35, 36, 35, 29, 28. W dniu dzisiejszym, tak jak Państwo tutaj widzieli, jest też bardzo dobra cyfra, bo to 34 pań. Celem projektu Samoobrona Kobiet jest popularyzacja systemu szkoleniowego walki wręcz Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej. Na podstawie Regulaminu Kultury Fizycznej Sił Zbrojnych jest opracowany program sztuk walki i nasi instruktorzy uczą podstaw tej samoobrony, czyli podstaw przed atakiem, podstaw przed ubezwładnianiem się z chwytów, przed atakiem nożem, atakiem niebezpiecznym narzędziem. Teraz zrobiliśmy uderzenia, teraz poćwiczymy ich troszkę na mocniejszych uderzeniach. Palce nie są proste, one kciuki są, palce są skierowane w stronę agresora. Bo to tak jak wspominałem, żeby one wchodziły przy uderzeniu, będą wchodzić palce w oczy. Samoobrona kobiet to program 10 bezpłatnych kilkugodzinnych szkoleń. Odbywają się 2 razy w miesiącu. Na koniec 21 kwietnia będzie ostatnie będą zajęcia. Panie otrzymają certyfikat ukończenia oraz upominek fundowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Suwalscy żołnierze zapowiadają, że szkolenia będą kontynuowane.